Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Hrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj pochylimy się nad nowościami politycznymi razem z redaktorem naczelnym tygodnika Myśl Polska, Janem Engelgardem. Dzień dobry. Dzień dobry. No i na początku oczywiście zachęcam Państwa do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Nowości politycznych jest dużo, ale my się skupimy na Nagłej zmianie miejsc. Proszę państwa, Donald Tusk, obecny premier, polityk Platformy Obywatelskiej, której politycy swego czasu krzyczeli, żeby wpuścić biednych, zmarzniętych migrantów yy, napływających od strony Białorusi, którzy tam biegali z jakimiś torbami na granicy, robili sobie wyścigi ze strażą graniczną. Teraz zapowiedział, że on tu będzie niezłomnie walczył z imigracją i zapowiedział nawet y, zawieszenie prawa do y, azylu, zawieszenie możliwości składania wniosków azylowych. Tu się powołuje na przykład Piński, cała lewica w szoku, PiS w szoku. Y, więc proszę powiedzieć, co tu jest grane? Co się dzieje? Czy Donald Tusk postanowił przejść na pozycję Viktora Orbana, czy też y, no, po prostu jest to kolejne widowisko i się skończy tak, jak chociażby na niedawne widowisko z alkotupka. No, to jest poważniejsza sprawa niż alkotupki. Alkotupki możemy uznać za pewien incydent, z którego szybko się wycofano. Natomiast tutaj sprawa jest poważna, ponieważ dotyczy ona jednego z podstawowych problemów, nie tylko Polski, a może nawet nie tyle Polski, co całej Europy, więc sprawa jest poważna. I oczywiście tutaj kolega powiedział, że to jest diametralna zmiana stanowiska, ale są na ten temat jakby dwie opinie. Pierwsza, to rzeczywiście, że to jest zmiana stanowiska, a druga jest taka, że w zasadzie Donald Tusk nigdy nie był entuzjastą szeroko otwartych drzwi jeżeli chodzi o Europę dla, dla migrantów, kiedy jeszcze był przewodniczącym Rady Europejskiej, to też wyrażał takie opinie. Czasami inne postawy. Szeregowych działaczy Platformy, chociażby tego nieszczęsnego posła z Torbą, czyli Sterczeskiego, który biegał po granicy, z tym, co Donald Tusk pewnie sądzi naprawdę, i tym razem postanowił to wyrazić w sposób, no nazwijmy, radykalny, bo to była konwencja Platformy Obywatelskiej. Uwaga! Na której było dwóch potencjalnych kandydatów na prezydenta z listy koalicji obywatelskiej, to znaczy Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. No bo jeszcze niektórzy mówią, że Donald Tusk w ostateczności też może kandydować, no ale powiedzmy, jeżeli założymy, że to Trzaskowski jest takim głównym kandydatem, ale za jego plecami wyłania się Radosław Sikorski, który był bardzo aktywny na tym posiedzeniu, w przeciwieństwie do Trzaskowskiego, który miał taką minę, no niezbyt e, radosną no bo to były tezy które stoją w całkowitej sprzeczności z tym co on sądzi czym i co reprezentuje sobą natomiast Sikorski mówił tak nie ma innego wyjścia kto mówiono jak ktoś zapytał no ale przecież to jest sprzeczne z e, traktatami unii z ideologią unii że unia się może przeciwstawić on powiedział tak trochę szyderczo i lekceważąco pożyjemy, zobaczymy. Czyli, krótko mówiąc, mamy do czynienia z ważnym posunięciem PR-owym, propagandowym, który co ma na celu? Bo można zadać pytanie. Cel jest jeden. Po pierwsze, wytrącić jeden z głównych, Argumentów propagandy PiSu przeciwko Platformie, o której kolega mówił, to znaczy oni jechali, przypominajmy sobie kampanię wyborczą do parlamentu, akurat rok temu. No to ona była oparta na dwóch tezach, że Donald Tusk jest niemieckim agentem i drugie, że wpuszczą tu miliony imigrantów. No i teraz Donald Tusk powiedział: Nie wpuścimy żadnego, a wy wpuściliście. Przypomnę tutaj. Ten spór o te wizy, które wydawano, bo pisowcy twierdzą, że nie, to było tylko kilkaset, no ale najwyższa izba kontroli stwierdziła, że to było 360 tysięcy. Jestem skłonny wierzyć Nikowi, to znaczy, że to była taka liczba, czyli to jakby dezawuje jeden z głównych postulatów programowych PIS-u, pokazując, że byli hipokrytami, bo z jednej strony ich propaganda była nastawiona na piętnowanie wszystkich tych, którzy chcą tutaj wpuszczać migrantów, a z drugiej strony tylnymi drzwiami kilkaset tysięcy się przedostało legalnie do Polski. Więc tutaj Donald Tusk wykonał taki ruch, nazwijmy, na szachownicy, mający na celu, no jeszcze nie danie matapisowi, ale szach. I na to PiS odpowiedzi nie ma, dlatego że, to znaczy odpowiedź jego jest taka, że ich elektorat i tak w to nie uwierzy, że oni wpuścili tych migrantów, ale tutaj rzecz idzie nie o tych, co nigdy na PiS się nie obrażą. To chodzi o te, no nie wiem, pięć, dziesięć, może więcej procent, które się waha i które w drugiej turze, bo do drugiej tury niewątpliwie dojdzie, gdzie będzie kandydat PiSu i K.O., i ci wahający się, którzy nie są zwolennikami migracji, nie są zwolennikami, nazwijmy to dogmatycznie pojętych prac człowieka, mając do wyboru, mogą powiedzieć: no nie, to jednak zagłosujemy na kandydata niepisowskiego. O to idzie gra, moim zdaniem. Natomiast czy to są buty Orbana, bo tu kolega zadał pytanie: ja też w komentarzu w najnowszym, może myśli polskiej, mówię o tych butach. Od strony, nazwijmy, zewnętrznej, tak. Tylko, że Orban y, mówi to cały czas i realizuje. Donald Tusk lawirował, bo on się jednoznacznie nigdy nie wypowiedział po stronie tych, którzy szeroko otwierają granice europejskie. Więc to są takie, może nie całe buty, ale jest, y, moim zdaniem, Donald Tusk jest takim politykiem, że jak zobaczy sondaże, to jest gotów wskoczyć nawet w buty Orbana, jeżeli to będzie mu dawało, nazwijmy to przewagę polityczną. Czy to źle czy dobrze, to już możemy sobie oceniać, dlatego że moim zdaniem dobrze, dlatego, że jeżeli przekonamy opinię publiczną do jakichś rzeczy słusznych, a politycy mówią, o cholera, to trzeba zmienić płytę, to jest to jednak mimo wszystko optymistyczne. Gorzej, gdyby dogmatycznie trzymali się wbrew większości. Tej opcji, nazwijmy, która nie jest korzystna, na przykład, dla Polski czy, czy dla innych krajów członków Unii Europejskiej. Także podsumowując to pierwsze pytanie, jest to zagrywka polityczna w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich, które dla sztabu i dla samego Donalda Tuska dla sztabu PO muszą wygrać bo jeżeli przegrają to będziemy mieli tą ciuciu babkę, którą mamy do tej pory, znaczy nie będzie już Andrzeja Dudy ale będzie jakiś inny kandydat PiSu, który będzie sypał piach w tryby to jest oczywiście ich rozumowanie no i tak to bym wyjaśnił natomiast ten szok salonu ten krzyk salonu przypomnę Amnesty International Janina Ochojska Lewica, Anna Maria Żukowska, to Donald Tusk wkalkulował. Te środowiska nie mają wpływów politycznych w elektoracie. Zawsze mówiliśmy, że to jest ogon, który macha psem, to jest była taka wizytówka dla Unii Europejskiej, że jesteśmy takcy postępowi, ale w sumie, gdyby te środowiska założyły własną partię, na przykład Partia Obrońców Praw Człowieka albo Partia Kobiet i Obrońców LGBT, to zobaczymy, jaki miałaby wynik. Nie przekroczyłaby 3%, to jest pewne. Także Donald Tusk tu niewiele ryzykuje. Ten krzyk salonu czy gazety wyborcze, chociaż gazeta wyborcza w dzisiejszym numerze to tak jeszcze, tak łagodnie to traktuje, więc niewiele ryzykuje, ale dużo ma do zyskania politycznie. Tak to bym skomentował po pierwszym dniu tej wrzawy wokół tej wypowiedzi. No, Partia Kobiet to już była i rzeczywiście nie zawojowała polskiej sceny politycznej. Natomiast, no, właśnie tylko pytanie, czy to będzie realizowane, no bo wiemy oczywiście, że odkąd nastał uśmiechnięty rząd, to oni tam, prawda, tak, dalej dzielnie bronią granicy, nawet mieli bagna budować, To mi się przypomina taki mem chyba jeszcze z Andrzejem Dudą, który tam pokazuje na mapie, a tu zasadź pokrzywy, strasznie piecze, nikt nie przejdzie. Może po te środki jeszcze pan minister tam Siemoniak powinien sięgnąć. No ale właśnie, czy to, czy to jest tylko teatr i on się skończy po wyborach prezydenckich, czy on tak na serio, no, biorąc pod uwagę, że przecież Niemcy... Zamykali ją teraz, wyrazili z powrotem kontrole graniczne, co de facto jest wysadzeniem w powietrze dość poważnym, przynajmniej części układu z Schengen. Za co zresztą Niemcy w Europarlamencie beształ nie kto inny jak Bartłomiej Sienkiewicz. No to może jest to właśnie na, to jest może jednak element. Pewnej operacji, że no już Niemcy widzą, że mają z tym problem, oni to wypychają do nas, ale mówią: No, no ale to no, musisz pilnować lepiej tej granicy, bo będzie problem. Ja myślę, że to pierwsze pytanie, czy to wszystko jest na niby? Nie, nie jest na niby, bo gdyby było realizacja tych wszystkich krzyków i zapowiedzi Platformy, jak jeszcze była w opozycji, to by zdemontowali mur, a oni go jeszcze wzmocnili. Więc weszli w Buty Pisu, ale jeszcze bardziej głęboko. Dlaczego? I tutaj jest, myślę, że kluczowe. Ten radykalizm wynika z tego, że to jest ostrze przeciwko Białorusi i Rosji. Ponieważ retoryka jest taka, akurat tutaj prawdziwa, że to za zezwoleniem Białorusi i jakby w. Nawet jest to jakaś operacja służb, żeby przerzucać tutaj do Polski tych imigrantów, więc oni to łatwo usprawiedliwią, że to jest przeciwstawianie się, jak to on nazwał, reżimom w Moskwie i w, Bi i w Mińsku. Więc to jest robione na serio. Nie wiemy, czy gdyby z innej strony granicy, ci, na przykład ze strony granicy polsko-ukraińskiej, przeciekali ci uchodźcy. Czy raczej imigranci, to by były też tak radykalne, ale to mu daje alibi, że to jest przeciwstawianie się Rosji i Białorusi, a to jest teraz obowiązujący dogmat i nikt nie zaprotestuje. Po drugie, jeżeli chodzi o Niemcy, to ja myślę, że Niemcy po cichu kibicują akurat takim posunięciom, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, ci, którzy się przedostawali. Nie tylko przez granicę polsko-białoruską, ale przecież przecieki są również na granicy polsko-ukraińskiej czy, czy polsko-litewskiej. Natychmiast jechali do, do Niemiec. Więc myślę, że każde ograniczenie ruchu migracji. Byli największymi Europejczykami, łącznie z panią Bryłką z Konfederacji. Moim zdaniem nie powinna tak argumentować, ponieważ nagle okazało się, że ona jest wielką zwolenniczką dogmatycznie pojętego strefy Schengen. Ja nie jestem zwolennikiem dogmatycznym Schengen. Uważam, że kontrole graniczne, nie wizy, kontrole graniczne powinny być i to na wszystkich granicach, bo yy, układ Schengen był konstruowany dla obywateli państw członkowskich. A tu mamy do czynienia z setkami tysięcy ludzi z innych regionów świata, którzy przekraczają nielegalnie granice, na przykład pod Białym Stokiem, i mogą sobie do Lizbony bez żadnej kontroli jechać. Przecież to jest nienormalne. I dlatego takie uszczelnienie Schengen poprzez przywrócenie kontroli. Przecież obywatel Unii Europejskiej z paszportem przejedzie bez problemu, prawda? Nie musi mieć wizy. Natomiast chodzi o wyłapywanie tych, którzy są tutaj nielegalni. Tylko, że Niemcy. Robią półśrodki, dlatego że to jest półśrodek. Te kontrole, notabene nie groźne, bo to są takie mobilne, jakieś i nie wszystkie samochody są zatrzymywane, więc nie oszukujmy się, to nie jest żadne zakwestionowanie Schengen. Takie kiedyś Dania wprowadzała przejściowe kontrole graniczne, inne państwa. To nic nie da, dopóki jednej przyczyny nielegalnej imigracji się nie zlikwiduje: socjalu w Niemczech. Nawet ten wspomniany przez kolegę Bartłomień Sienkiewicz, który tam taki był radykalny w czasie tej debaty, że przy, gdzie się podziały, przywróćcie nam Niemcy czy coś, to dzisiaj w wypowiedzi dla którejś z mediów powiedział, że przecież oni przyjeżdżają po 1200 euro socjalu. Proszę Państwa, przyjeżdża nielegalny migrant który ma pieniądze, bo musiał najpierw włożyć, żeby tę grupę przemytniczego przerzuciły, rejestruje się w Niemczech i dostaje 1200 euro miesięcznie, czyli uwaga, 5000 zł. Dopóki to nie zostanie zlikwidowane, ten lep, na który idą te, te dziesiątki, trzysetki setki tysięcy, to kontrole graniczne są półśrodkiem. Dlatego też uważam, że to, co zrobił Donald Tusk, to jest tylko takie rzucenie hasła, że problem istnieje, Zresztą Sienkiewicz dzisiaj też powiedział, że polityka migracyjna zakończyła się fiaskiem, dotychczasowa Europejska. Zgoda. Tylko o tym się mówi już od ładnych paru lat, a może nawet od nieładnych paru, tylko od 10 czy dwudziestu i nic się nie zmienia mimo tych wstrząsów różnych, które mamy ciągle. Widzimy tutaj na ekranach. Więc ten problem nie dotyczy tylko Polski, chociaż moim zdaniem Donald Tusk zagrał na, na tutaj rachunek wewnętrzny, nie bojąc się, moim zdaniem, tego, co Unia na to powie. Bo proszę zauważyć, nie ma żadnej reakcji Komisji Europejskiej. Te wszystkie organizacyjki typu tam Amnesty International mogą sobie pokrzyczeć, czy Anna Maria Żółkowska, ale Unia nie zajęła żadnego stanowiska. Co prawda, jest to tylko zapowiedź tego, to ja nie wiem, czy on to wprowadzi, jak on chce wprowadzić. Podobno tu kolega też wspomniał, że Finlandia przejściowo to zrobiła, bo to jest strefowe. To nie ma być, że to obowiązuje w całej Unii, tylko że u nas. Ci, którzy przekraczają granicę polsko-białoruską, jak mówiliśmy, to też jest półśrodek, bo jak ktoś przekroczy granicę polsko-ukraińską, to co? To będzie prawo o azylu czy nie? Nie znamy szczegółów. Natomiast generalnie możemy powiedzieć, że, yy, że platforma rozczarowała, ja czytałem dzisiaj kilka takich tekstów, bo jest rocznica akurat przecież wyborów, ale to już rok minął, bardzo szybko, rozczarowała salon. Bo oni myśleli, że oni zdemontują mur, że będą wpuszczać tu jak leci wszystkich, i to wszystko nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie, niemal w rocznicę wyborów Tusk jeszcze zaostrzył retorykę. Czy kroki realne, czy tylko retorykę, to zobaczymy. Ale biorąc pod uwagę, że wybory milowymi krokami prezydenckie się zbliżają, myślę, że że to nie była tylko retoryka, bo będzie chciał pokazać, że proszę bardzo, my realnie ten problem rozwiązujemy, a wy, pisowcy, którzy nas atakowaliście, to żeście tylnymi drzwiami wpuszczali migrantów. No właśnie, ale w, no to, to jest o tyle dziwne jeszcze, bo tak, to, ta taktyka jest zrozumiała w perspektywie wyborów prezydenckich. Ale tym samym Tusk chyba pogrzebie swoje szanse na to, o czym myślę, że no żeby też przetrwać, to jest dla niego konieczne, zdaniem niektórych komentatorów, no jest konieczne zjedzenie któregoś koalicjanta. I wydawało się, że Tusk wybierze lewicę do konsumpcji, a te kroki raczej powodują, że, no nie wiem... Y będzie być może próbował skonsumować trzecią drogę, może PSL, może Hołownię, no myślę, że z Hołownią by mu poszło najszybciej, jeśli Hołownia się jeszcze do tego skompromituje w wyborach, no to może zostać pożarty. No nie no, bo ta enuncjacja Tuska została najbardziej oprotestowana właśnie na lewicy. Czyli co? To, to, no, przez partię Razem, która w zasadzie już jest prawie poza koalicją, ona... Jakby nie przeważa jeszcze, bo tam chyba jest sześć. No, no ale właśnie tak, dlatego, bo gdyby, gdyby Tusk prawda, realizował lewicową agendę, to lewica by straciła rację bytu. Przecież niedawno jeszcze, przepraszam, Leszek Miller, Leszek Miller był pytany o, e, u, u, w Radiu Z o kandydata lewicy na prezydenta. No i wypalił bez zastanowienia. Trzaskowski. No, no, no ale wie kolega, my nie wiemy, czy Trzaskowski jednak nie będzie kandydował. Jeszcze mamy ładne parę miesięcy do wyborów. Natomiast ja myślę, że PSL akurat to popiera, to, co, to, tą retorykę, którą Tusk stosuje. Natomiast rzeczywiście Hołownia jest w niezręcznej sytuacji, bo on jest taki postępowy, bo ma taką partię, proszę kolegi, taką niby postępową. I, i, i on bardzo tam lawirował, dzisiaj widziałem go w telewizji, więc trudno powiedzieć. Ja myślę, że. Tutaj nie liczyć, koalicja tu nie ma nic do rzeczy, dlatego że gra idzie o wybory prezydenckie. Koalicją to sobie Tusk pewnie poradzi, tak on myśli, natomiast wybory prezydenckie głosuje naród, który ma określone stanowisko w wielu kwestiach, i ono idzie w poprzek również partii dzisiejszej koalicji. To znaczy, stosunek na przykład do migracji, czy też, uwaga, stosunek na przykład do problemu ekshumacji na Wołyniu. Bo proszę zauważyć, że w tym samym czasie, kiedy wybuchła ta sprawa z tą migracją, to Radosław Sikorski wygłosił, no po raz drugi, ale taki wykład w Toruniu, gdzie powiedział, że tu nie popuścimy, że to jest sprawa, gdzie Ukraina musi ustąpić, dlatego że, uwaga, zgodziła się na ekshumację niemieckich żołnierzy Wehrmachtu, którzy zginęli w czasie II wojny światowej na Ukrainie i tam już wydobyto szczątki, uwaga, 100 tysięcy żołnierzy. Więc on mówi, jak to? To czym są polskie ofiary, są gorsze niż żołnierze Wehrmachtu? Oczywiście on nie kwestionuje tego, że takie ekshumacje żołnierze Wehrmachtu powinny być. A więc y, takie radykalne, bo przypomnę, że to najpierw Kosiniak-Kamysz wystąpił z tym problemem ekshumacji, dosyć radykalnie i Tusk go poparł. Co dziwne, bo przecież zauważmy, że Tusk, kiedy zaczynał swoje premierostwo, to mówił, że żelazem wypali wszystkich tych, którzy podważają nasze poparcie dla Ukrainy. Gdzie jest to żelazo? Teraz on, on sam wskoczył też na tą, na ten temat. Więc to pokazuje, że gra idzie o ogólnopolskie wybory prezydenckie. Koalicja, proszę Państwa, lewica nie ma pola manewru, bo gdzie pójdzie? Wyjdzie z koalicji, oczywiście może zachwiać. Tą koalicją, ale ta koalicja i tak tam nikt nie ma ochoty wychodzić, poza nie wiem, partią razem, która od początku była taka trochę najeżona, więc tutaj Tusk nic nie ryzykuje. Do wyborów prezydenckich nic się nie stanie. Dzisiaj głównym tematem dla niego i dla jego sztabu jest, są wybory prezydenckie, a nie koalicje. A co będzie dalej, zobaczymy, jak będą mieli swojego prezydenta, nie wiem, kto to będzie, to wtedy, wtedy sytuacja jeszcze bardziej się dla nich polepszy. I wtedy rzeczywiście to kolega ma rację, może z powrotem być przechył w lewo. W tej chwili mamy lekko w prawo, no ale na tym polega lawirowanie Tuska, że on musi e, jakby ogarnąć jak największą liczbę elektoratu od lewa do prawa. To jest trudne zadanie, ale, ale no, próbuje. Tak jak w wyborach parlamentarnych to się udało. No, i tutaj PIS jest w kropce, PIS jest w dużej kropce PIS teraz zjednoczony z suwerenną Polską PIS, który widać ewidentnie, że nie ma pomysłu na siebie, nie ma pomysłu na kandydata, na prezydenta. No ale też nie sądzę, żeby taka deklaracja Tuska jakoś specjalnie pisem zachwiała z drugiej strony, bo przekonanych Tusk nie przekona. A że tak powiem, mam wrażenie, że na nieprzekonanych PiS nie liczy, tudzież raczej nie próbuje ich przekonać, tylko twierdzi, że to jest kwestia czasu, Tusk się skompromituje i wrócą do nas z podkulonym ogonem. No tak, ale to wie kolega, co miał PiS zrobić. Ja przypomnę, że ta akcja Tuska miała miejsce w tym samym czasie, kiedy, kiedy w przysusze obradował właśnie konwencja pisu. No, i jest racja, że to, co powiedział Tusk na konwencji PO, odbiło się znacznie szerszym echem niż konwencja PIS-u, gdzie było połączenie. Połączenie to jest w ogóle nieporozumienie. Nie nastąpiło żadne połączenie PiSu z suwerenną Polską, tylko wchłonięcie suwerennej Polski. No przecież, nie oszukujmy się, gdyby suwerenna Polska próbowała yy, sama startować, to ile głosów by dostała? No przecież progu by na pewno nie przekroczyła. To jest wydmuszka. Wydmuszka, a nawet jak mówili ludzie od Morawieckiego, wrzut, który dawno należało przeciąć, ale z jakichś powodów Kaczyński bierze na pokład ludzi Ziobry, jakby trochę marginalizując Morawieckiego. To są gry wewnętrzne PiSu, który sam nie wie kogo wystawić, bo wszystkich tych kan kandydatów, których wymieniano... No, nie są to najlepsi kandydaci, powiedzmy sobie szczerze, chociaż wiemy, że prezes Kaczyński wykrował Andrzeja Dudę, więc, który też wydawał się żadnym kandydatem, a wygrał. <laughs> więc oni pewnie na to liczą. Yy, więc, yy, ale rzeczywiście jest <laughs> parę takich analiz, które mówią, że kandydat PiSu może wygrać. To zależy też, jak elektorat Konfederacji się zachowa. No i proszę kolegi, to jest najważniejsze. Jak się zachowa elektorat Konfederacji, który jeżeli ma już 12, 13, czy może nawet 15%, czy zachowa się tak, jak w czasie poprzednich wyborów prezydenckich? A przypomnę, połowa elektoratu Konfederacji zagłosowała na Trzaskowskiego, ale nie tyle, że na Trzaskowskiego, przeciwko kandydatowi PiSu. I pewnie Tusk na to liczy. I taki sygnał, który wyszedł w tą niedzielę o tych imigrantach, jest nie tylko sygnałem do elektoratu Koalicji Obywatelskiej, ale jest sygnałem do, do elektoratu Konfederacji. Słuchajcie, będziecie znowu w sytuacji takiej, że będziecie musieli wybierać między kandydatem PiSu, a PiSu nienawidzicie, bo część elektoratu Konfederacji nienawidzi PiSu, powiedzmy sobie otwarcie. To my wam dajemy ofertę, patrzcie. Właściwie niczym nie ryzykujecie ideologicznie. Moim zdaniem to jest też jeden z powodów tego, tego wystąpienia Donalda Tuska w kontekście pisowskiego kandydata. Ja nie wiem, kto będzie tym kandydatem. Ja, jak czytam, że pan Nawrocki ma być, no to przecież to jest jakieś nieporozumienie. Nie wiem, czy Bocheński, to są wszystko ludzie, no nazwijmy, druga liga. Tam nie ma pierwszej ligi, prawda? ale w ogóle kto miałby kandydować I, i, i niektórzy mówią, że może Jaki, no ale przepraszam bardzo, no czym się różni Jaki od Nawrockiego czy Tobiasza Buchańska, to są ludzie z tej samej gliny, więc yy, pożyjemy, zobaczymy, jak powiedział Sikorski, natomiast na tej szachownicy politycznej ten ruch Tuska wcale nie, nie to, że, bo kolega mówi, że PiS się tym nie przejął, przejął się, bo im odbierają paliwo, bo ja zgadzam się, że żelazny elektorat nie uwierzy Tuskowi, ale żelazny elektorat to jest 30-35%. A żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć ponad 50%. I o to idzie gra. I, i przecież Tusk wiedział, że nie przekona żelaznego elektoratu Pisu. I, I tu ma rację, akurat. Tylko chodzi o tych, którzy nie bardzo kochają PiS, ale boją się lewactwa Platformy Obywatelskiej. To teraz dostali sygnał, słuchajcie, ale my tacy lewacy wcale nie jesteśmy. Jeszcze te ataki, teraz jak będą tych wszystkich organizacji soroszowskich na Tuska, to mu tylko przysporzy popularności w tej części, nazwijmy, centroprawu, elektoru, ale nie pisowskiego elektoratu, który powie: o. Dobrze, to w takim razie on nie jest taka agenda całkowicie lewacka, jak żeśmy myśleli. O to idzie chyba gra. No być może, być może, no bo tu powiedzmy, że ja nie znalazłem jeszcze jakiegoś wyraźnego sygnału z kolei ze strony Konfederacji. Czy prawda, Tusk kłamie, czy prawda, dobrze, że zrobił, no bo tu myślę, że Konfederacja też została tym zaskoczona i jeszcze nie do końca wie, co z tym fantem. Zrobić ten przekaz, który mieliśmy z soboty. To był przekaz Mencena, że tam, że jeśli są jacyś uczciwi w Solidarnej Polsce, to oni przychodzą do Konfederacji. No, moim zdaniem też to głupie trochę. No ale cóż, trudno znaleźć rozsądne enuncjacje Sławomira Mencena i jego kolegów partyjnych. To jest niestety też ten problem. No, to, że Konfederacja to nie skomentowała, to znaczy przyjęła do wiadomości. No bo to, co tu komentować? Przecież nie zaatakują Tuska o to, bo te, ten postulat jest tak radykalny, że nawet nie wiem, czy któryś z polityków Konfederacji, no może Grzegorz Braun, by taki postulat, że zawiesić prawo do azylu. No więc nie krytykuje się rzeczy słusznych. PiS no, musi to robić, no bo inaczej by przyznał. No, proszę zauważyć, że PiS zaatakował Tuska nie za to, co on powiedział, tylko, że jak było jeszcze przed wyborami, to co kolega mówił o tych wypowiedziach, na przykład Tuska, że to biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na świecie i że byli przeciwko budowie muru i Asterczeski biegał po granicy. Notabene został wtedy skarcony przez Tuska, o czym jakby media mniej informowały. Więc PiS jedzie na tym, co Platforma czy co Tusk mówili tam 3 czy 4 lata temu, a nie co, co powiedział teraz. Nawet jeden z polityków PiSu powiedział: No, cieszę się, że przyjęli nasze stanowisko. No, to jest taka forma trochę też kapitulacji, ale ja przypomnę, że na pewno Platforma będzie eksploatować ten problem WIS, żeby jeszcze raz pokazać, że PiS oszukiwał swój elektorat. Tu, twardzi, nie wpuścimy nikogo. A tu się nagle okazało, że kilkaset tysięcy. Oczywiście to nie było takie groźne, bo ci imigranci już dawno są, nie wiem, w Niemczech bądź w Europie Zachodniej, ale chodzi o zasadę, prawda? Że albo ci, ci studenci, którzy bez sprawdzenia papierów, czy nawet mają maturę, byle tylko tam wpłacili, od razu tutaj przyjeżdżali, a studiowało 20%. No. Ale to już jest inny problem to jest ten proceder tych. Rozmnożonych uczelni prywatnych, które robią biznes, a nie, nie wiem, realizują jakiś program nauczania. Ja przypomnę, że Tusk jeszcze jedną rzecz, nazwijmy nacjonalistyczną, powiedział, cudzysłu nacjonalistyczną, że trzeba 50% studentów to muszą być Polacy i dwa, że rozpoczynają wielki problem powrotu ludzi polskiego pochodzenia do kraju. No, proszę, kolegi. No przecież to jest. Z punktu widzenia, nie wiem, liberalnych tych wszystkich środowisk, nieomal faszyzm, <noise> bo to jest kryterium, że Polaków będziemy ściągać, żeby, nie wiem, Polska jeszcze bardziej etnicznie była jednolita. Taki przekaz poszedł. Czy on jest uczciwy, czy nie, czy prawdziwy, to się przekonamy. Na razie, na razie tak odnotowujemy ten fakt. Nie, no to zaraz pewnie będzie jazgot wręcz, że Tusk to zaraz ghetto ławkowe wprowadzi, czy jakieś numerus clausus, no to, bo to de facto to jest numerus clausus. 50% no to wie kolega, no to jest i tak łagodnie, bo endecja to ile tam było, że 10% tylko może być nie Polaków, a tu jest 50, więc ale samo, sam fakt, że już jest próba takiego, że musi być ileś procent Polaków pachnie rzeczywiście przedwojennymi czasami dla tych, oczywiście tych soroszowskich fundacji. No, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No to podsumowując może troszeczkę, mamy do wyborów prezydenckich mniej więcej 8-9 miesięcy. Raczej 9 niż, niż 8, no bo nie znamy dokładnej, dokładnej daty. Nie znamy wielu kandydatów, ale wszyscy się już szykują. I wiele jeszcze może się, może się zdarzyć, ale a propos tych wyborów, czy to nie jest też tak, że być może Tusk dla Tuska jest to po prostu kolejna przykrywka. No były alkotubki. teraz trzeba było przykryć konwencję PiSu, trzeba było przykryć sprawę Pana Myrchy, trzeba było, no, różny różne syf się za przeproszeniem z platformie wydał. I może być tak, że już za parę tygodni to nikt nie będzie pamiętał w ogóle, że Tusk coś takiego, jakąś politykę migracyjną wprowadził, bo będą kolejne afery. To też chyba trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast o co innego chciałem zapytać. Czy nie ma kolego wrażenia, że ten rząd się zużywa w tempie nieznanym wcześniej w historii? No może w historii to nie, bo każdy rząd się zużywa. No ale nie aż tak szybko. No tak, ale jakby w sondażach tego nie widać, jest raczej Konstans, więc on się zużywa. Ale jakby ten elektorat, który głosował na tą koalicję, nie ma innego wyjścia, jak trzymać się swoich przywódców, no bo yy, zawsze można ich postraszyć. Jak tak źle, to słuchajcie, tam za węgłem już prezes Kaczyński ze swoją grupką, znaczy ze swoją, no nie tylko grupką, ale tą Czeredą czeka. Więc yy, to jest tak, że rzeczywiście jest krytyka, no bo ja dzisiaj czytałem parę takich analiz, że. Ale to jest taka krytyka ze strony tych, którzy myśleli, że ten rząd będzie jeszcze bardziej, na przykład, radykalny i lewicowy. Oni są też rozczarowani. Wszyscy są jakby rozczarowani, ale ja przypomnę, że nieraz rządy się zużywały. Na przykład rządy pisowskie też się zużywały, a rządzili 8 lat, dlatego że elektorat uważał, że jest dobrze. Ale tak jak ja powtórzę, ta zagrywka, bo kolega powiedział o tych tubkach. O tubkach już nikt nie pamięta. Powiedzmy sobie szczerze. Afera Ryszarda Czarneckiego trwała dwa dni, aż się pojawiła nowa, nowa agenda. Teraz jest Mercha i Gajewska, ale już dzisiaj się o tym mało mówi. Dzisiaj się mówi o azylu. Ja uważam, że ta sprawa z tym imigrantami się nie zużyje, bo to będzie jeden z głównych tematów kampanii. Zresztą proszę zauważyć, to nie tylko u nas, w każdym kraju europejskim problem migracji jest głównym tematem, albo na drugim miejscu, ale z reguły na pierwszym. Więc to nie jest temat, który no, można wrzucić na tydzień. To jest poważniejszy problem. Dlatego też ta sprawa nie zniknie, tylko rzeczywiście. Tusk coś zapowiedział, więc teraz będą go rozliczać. No panie, ale pan tu zapowiedział, że nie będzie prawa do azylu. No to jak to zrealizować? I on jest też w kropce, bo on zalicytował bardzo dużo, prawda? Jakby w kartach. Więc teraz musi, musi pokazać te karty, czy on ma. Bo oczywiście można sobie wyobrazić, że Polska jednostronnie to zawiesi, tak jak Finlandia. Ale Finlandia to jest tam na, na daleko, mało ludzi. Nikt na to nie zwrócił uwagi, a Polska i Donald Tusku chodził za zbawcę Europy. No I, ale i... może być I... też tak, że mumia europejska powie: Ale my się nie zgadzamy. No i wtedy tu a, a no, ja kolego, bier, kolego ale, ale sytuacja w Unii jest taka, że oni mogą powiedzieć: Tak, zgadzamy się na pewien okres. Bo tam jest też taka sytuacja, że tak zwane dawne partie chadeckie, ich doły są. Też zdenerwowane tym, co się dzieje, bo mają już na gardle partie, nazwijmy populistyczno-narodowe, jak oni to nazywają, depczą im po piętach, muszą coś zrobić. Prawda? I to być może to z kim podaje piłkę. Patrzcie, zrobimy taki numer, że zawiesimy prawo do azylu, i ja bym się nie zdziwił, gdyby nawet Urszula von der Leyen, która też ma zdolność do lawirowania, kupiła to. Zobaczymy, co się sprawdzi. Na pewno nie była to, nie była to sprawa rangi Tubki bądź Myrcha Gajewski. No dobrze, no to tu już musimy kończyć, więc kończymy. Będziemy sprawiać się przyglądać i tak właśnie, będziemy rozliczać. Będziemy rozliczać z obietnic, a tymczasem kończymy ten program. Moimi Państwa gościem był redaktor naczelny Myśli Polskiej Jan Gelgard. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnej okazji. Dziękuję państwu również za uwagę, zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie, zachęcam no tylko to w zasadzie państwo tworzycie nasz kanał i dzięki temu możemy jakoś funkcjonować, więc prosimy bardzo zwłaszcza stałe regularne płaty nam pomagają funkcjonować dalej, a jeszcze zachęcę do tego, żeby tam na dole tego opisu filmu, jak się go rozwinie, jest link do końcika księgarskiego, tam jest chociażby opracowanie Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie, to są teksty Romana Dmowskiego. No właśnie, opracowane przez naszego dzisiejszego gościa, czy choćby też jego autorstwa publikacja, Roman Dmowski i trzy pokolenia narodowców, te i wiele innych pozycji tam do nabycia. I to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.